Cześć, witajcie, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Dema, to jest kolejny odcinek z naszej serii Zagrajmy w Gothic 3, jest to już odcinek 14 i słuchajcie, na sam początku dla was bardzo ważną informację, ponieważ dzięki uprzejmości i bezinteresownej pomocy użytkownika SkiBox, tak chyba się czyta jego nick, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, jeszcze raz ci dziękuję, będziemy mogli od tego momentu dzięki uprzejmości tego użytkownika cieszyć się grą w Gothica z dubbingiem polskim i oczywiście też z napisami, czyli mamy teraz grę w 100% po polsku, czyli wreszcie w 14 odcinku powraca stary, dobry Gothic, takiego jakiego zapamiętam i myślę, że większość z was również zapamiętała właśnie go z dubbingiem angielskim, z dubbingiem wersji polskiej oczywiście, przepraszam, jak się bardzo do tego angielskiego już przyzwyczaiłem. No i co, no i dobra, może przejdźmy teraz już dalej rozgrywki. Oczywiście ostatnio oczyściliśmy tą jaskinię, tam przed chwilą przy niej zaczęliśmy z jakichś cieniostworów, tu mamy węża, dzięki za expa. O, mamy dzika i zająca. Oczywiście nimi zajmiemy, wszystkie zwierzęta po drodze będziemy zabijać, myślę. To jest bardzo dobry pomysł. I do tej Montery już myślę, że w tym odcinku ostatecznie dojdziemy. Już ile tam idę? Chyba 3 odcinki, ale naprawdę robię bardzo dużo rzeczy po drodze. Zresztą dobrze już mnie znacie, myślę, po tych wszystkich odcinkach z Gothica, które widzieliście. Czekajcie, tylko sobie grę trochę podgłośnie. Dobra, chyba powinno być ok. Dobra, nagrywam tak bardzo dużo rzeczy naprzód. Dzisiaj też jest cały czas 2 września jak coś, tylko już jest godzina 18:46. Gdzie jest ten zając? Zajączku. Jest gdzieś tutaj. A dobra. Walić go. O, tu jest. A mogę się nie ruszyć, bym cię nie zauważył. Dobra, mięso. I którą teraz ścieżką? Tutaj, tak? Tędy? Nie. Tutaj musimy się wdrapać do góry. I przejść sobie tędy? Nie, chyba jednak tam tędy musiałem iść. A dobra, to nie jest istotne. O, mamy naszego ulubionego tutaj. Krwiopijca. No. Świetnie. 3 strzały i nie żyje. Oj. Trzeba go trafić oczywiście najpierw. To jest w ogóle tempe stworzenie. Mimo że umie latać, to leci naokoło tak jakby chodził. Dobra. W takim razie weźmy jego żądło. Zabijemy sobie jeszcze królika oczywiście. Znaczy zająca. I... lecimy do tej Montery. W Monterze na pewno będziemy mieli masę questów, dlatego się po prostu nie mogę wręcz doczekać po prostu, aż tam dojdziemy. O kurde, ja pamiętam to miejsce. Ja pamiętam ten domek, pamiętam ten pomost. Tutaj będziemy mieli zaraz jakiegoś typa. Chyba od niego będzie jakiś quest, tego pamiętam, jak chyba go zabiłem nawet. No mamy, dokładnie. Jakiegoś kolesia i niewolnika jego. Dobra, pogadajmy sobie razem. Zaraz. Nigdy cię tu wcześniej nie widziałem. No właśnie, jak słyszycie, polski dubbing. Udało ci się prześliznąć obok orków. Masz strasznie niewyparzoną gębę. Masz strasznie niewyparzoną gębę. Co? Myślisz pewnie, że się ciebie boję? Pracuj, albo cię zmuszę. Zgłosisz się w ciągu 3 dni do Marika, przywódcy najemników w Monterze, albo będziesz miał kłopoty. Jasne? Nowe zadanie. Zgłoś się do przywódcy orkowych najemników w Monterze. Jak mogę się dostać do Montery? Jak mogę się dostać do Montery? Jeśli udasz się ścieżką na północ, dotrzesz tam szybciej, ale na pewno zaatakują cię bandyci. Lepsza jest ścieżka na zachód. To dłuższa droga, ale mniej niebezpieczna. Rozumiem. Dobra. Pójdziemy oczywiście tą ścieżką na północ, tak? No, to jest tędy. Czyli ta ścieżka jest niebezpieczniejsza. O to nam chodzi, żeby nas bandyci zaatakowali, bo będziemy mieli oczywiście zysk dzięki temu. Tu w ogóle widzę słoneczne ziele. No, już się nauczyłem. Jestem z siebie zadowolony. Magiczny korzeń, na manę oczywiście. Już to nie były tak naprawdę pierwsze pogłoski o tych bandytach po drodze do Montery, bo jeszcze nas tamten chyba... ten kupiec chyba ostrzegał, czy ktoś tam jeszcze nas po drodze ostrzegał. Coś tak kojarzę. A może ci buntownicy przy tamtym obozie? Zaraz, czy to jest kufer? Chyba tak. Dokładnie. Sprawdźmy, co mamy w środku. Będzie wytrych potrzebny niestety. Na szczęście nam się nie złamał. Mamy łuk zwyczajny, kulę ognia, jakieś tam czary, wódę, fiolkę i pieniądze. Bierzemy wszystko oczywiście, zróbmy save'a. I tutaj mamy tych bandytów, ich obóz. Oczywiście podaj do nich bezbronnie, no zobaczymy, czy się na nie rzucą od razu. Jeśli tak, to się nimi, z nimi tutaj zajmę. Rozprawię się z wami szybko. Wiesz co, nie będę cię atakować z łuku. Chodź tutaj. Dobra, jesteś mój? Jakby się nie zorientowali na szczęście. No, w ogóle się nie zorientowali. Świetnie. No i tarczę, sam zysk, 500 sztuk złota jest warta. Świetnie, w ogóle może nawet jest lepsza niż ta moja. Zaraz sobie to sprawdzę. Nigdy nic nie wiadomo, moja ma 12,10,10, a ta ma 10,77, czy jest... Nie, nie, to nie ta, to jest ta. O, jest jeszcze słabsza. No, o wiele słabsza. Dobra. W takim razie sprowokujmy ich do ataku na mnie. O Jezu. O Jezu, ilu ich was... O Boże! Co za armia? Ani kroku dalej. Spokojnie, spokojnie. Ja tylko do was strzelam. Nie sądziłem, że ich tam tylu jest. Serio. Myślałem, że mniej ich tam będzie się na mnie czaiło. Dobra, wszyscy zrezygnowali. Został tylko jeden. Co mi się bardzo szczerze mówiąc podoba. Chodź, 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 chodź. No, pięknie. Nie wiem, czy go na jeden strzał zabiłem, czy to był ten akurat, którego strzelałem. Prawdopodobnie to był właśnie ten, do którego strzelałem cały czas. Dlatego za mną biegł, bo po prostu się wściekł na mnie. I działa pod wpływem emocji. Dobra, ten tutaj się oddalił od nich, tego też sobie oczywiście ściągniemy. A, możecie we dwójkę, to nie robi. Jesteście tacy słabi. Nawet w ogóle sama gra ich określa jako słabych. O, oni mogą zejść, ja nie mogę, no dobra. Jeszcze tego. Super. Co tutaj masz? Złoto, ryż, takie tam pierdoły, drewniana tarcza, pałka, jakaś tam dzika jagoda i oczywiście też tarcza, która jest gdzie? Tutaj jest tarcza. No, podnieśmy ją. Dobra, świetnie. Zróbmy sobie save'a. I kontynuujemy oczywiście tutaj to wybijanie tych bandytów. Wiecie, no, ta ścieżka może jest krótsza. Ale przez to, że są bandyci, to czas przejścia tutaj się wydłuży i pewnie tutaj będę iść dłużej tędy niż jakbym normalnie poszedł naokoło. Ale właśnie chciałem tędy pójść, ponieważ zdobędziemy dużo przedmiotów, doświadczenia oraz także właśnie liczyłem na tego typu jaskinie jak tutaj. No bo w końcu jednak oni muszą mieć jakąś kryjówkę swoją, prawda? On z nim rozmawiał. Ten nagle wyciągnął mnie, zaczął mnie gonić. A on sobie poszedł dalej, w ogóle się nie zorientował o co chodzi. No fajnie, fajnie. Ani kroku dalej, no dobra, zrobiłem krok. I co teraz? Atakujesz mnie? O, fajnie. Dobra, mocniejsze ataki. Niech wejdą w końcu. Dobra, zawiliśmy go, fantastycznie i... Czy tutaj już na zewnątrz wszystkich wybiłem? Z wyjątkiem tego groźnego bandziora, który tam jest? Zaraz zobaczymy, nie. Jeszcze tam jest ich trzech. Skoro ten groźny bandzior, teoretycznie groźny, biegnie na mnie, no to się nim zajmiemy oczywiście, czemu by nie? Chodź już do mnie, no. Boże, mam nadzieję, że w tym odcinku dojdziemy do tej Montery w końcu. Oj! Trafiłeś mnie jak śmiałeś! Dobra. No, nie wchodź po taką pionową ścianę. O Jezu, jego kompanii się zorientowali. Dobra, ale padł na szczęście. Zardzewiały miecz! Jak on przez kamień przeszedł? Wow! Jakieś duchy. Gień. Nie będziesz mi rozkazywać. No gień w końcu, no. Jest twój kolega. Zaraz się zajmiemy jeszcze łucznikiem, bo go właśnie słyszałem gdzieś w słuchawkach. No właśnie, strzela do mnie, a tutaj jest. Dobra, tylko... No strzel. Dobra. Mogłem tak naprawdę sobie pozbierać na nim strzały na tym łuczniku, ale nie chcę was zanudzać tutaj jakoś specjalnie i zresztą też mi się nie chce. Bo to jest proces naprawdę dosyć długotrwały, nieopłacalny zresztą. Mam dosyć dużo teraz pieniędzy, mogę sobie już zaszaleć i kupić strzały w sklepie przecież. Czemu by nie? Dobra, muszę go zabić teraz, bo ja na nim zginął, co jest bardzo możliwe. Na szczęście tak się nie stało, ale miałem mało zdrowia. Jakbym na nim zginął, to bym musiał cały ten element powtarzać, ponieważ save'a nie zrobiłem sobie. Zróbmy tego save'a na przykład teraz. Dobra, mamy save'a. I zjedzmy sobie na przykład pieczeń oczywiście. Tu mam jeszcze ogniska chyba. Znaczy powinien mieć jakieś ognisko, więc sobie przygotujemy kolejne porcje jedzenia. Dobra, to już jest na tyle. Czy kogoś tu jeszcze nie przeszukałem? Nie, chyba was wszystkich już ograbiłem, przepraszam. Dobra, to mamy ostatniego chyba bandytę na zewnątrz. Nie, tam jeszcze jest. A, to są słabi bandyci, to możemy się na nich rzucić, czemu by nie. Mamy save'a, ciągnijmy nasz mieczyk. Więc jednak cię dorwałem. Chciałbyś mnie dorwać. Więc jednak cię dorwałem. Oj, tam jest ich więcej. No, co jest grom? Kurde. Dobra, jeżeli tam ci się nie zorientowali, bo są na szczęście za daleko. No, podejdź. Chcę was tutaj obrabować. No, dobra. Oj, spadł. Na szczęście nie. Dobra, bierzemy halabardę. Sprawdźmy, co jeszcze jest w tych kufrach tutaj. Wydaje mi się, że coś wartościowego tutaj powinno być. A, strzały zapalające, nic konkretnego. A w tym? Proszę, żeby było lepiej. Jakieś wytrychy chociaż. Aj, nic ciekawego również. No, jedynie to ta miksturka, która leczy choroby chyba. Dobra, przejdźmy sobie przy ognisku. Tu żadnych skarbów więcej już nie ma, myślę, więc możemy sobie przygotować mięso. Okej. Do wiadra wpadł głową. Dobra, tu już nic nie ma, tak się tylko upewnimy. Nie ma na stówę. O, właśnie, jeszcze tego muszę tutaj przeszukać, zanim zacznę atakować następnych. Tu mamy w ogóle jakąś kolejną dziwną jakąś budowlę. Tutaj. Może jakieś miejsce kultu to było? Nieważne. Nie zagłębiajmy się jakoś tutaj. Nie, nie mogę przestać. O Jezu, 5. Dobra, może na jakichś 6? Szczęście, jeden zrezygnował. Są zwyczajni bandyci, co nie znaczy, że są słabi, jak widzicie. Wcale to nie znaczy tego. Dobra, chodźmy sobie tutaj, na to wzniesienie. Ja się szybko uleczę, oni nie powinni mnie aż tak bardzo gonić. Przynajmniej, znaczy będzie mnie gonić pewnie tylko ten, którego biłem. Ale on teraz nie powinien móc chodzić, póki ja tutaj będę w tym menu. Się uleczymy oczywiście. No. Jedz, Bezi, przyda ci się. Dobra, co, gonić mnie będzie, czy jednak zrezygnował również, tak jak jego tam kompanii? Gonić mnie? Teraz mi za skałę wyskoczy. Chyba zszedł na zawał. Takie niespodziewane momenty są najstraszniejsze. Nie no, zrezygnowali, co za tutaj patałachy. Dobra, to ja sobie zrobię save'a oczywiście. I teraz muszę namierzyć tego bandytek, do którego strzelałem. To był pewnie tamten. Najpewniej. Nie. Dobra, to będziemy w tego strzelać. Więc jednak cię dorwałem. Aha, dobra, teraz jest ich... a nie, też jest 6. Chodź. Dobra, tam ci zrezygnowali. Czy ten też zawróci? Tak. No chodź. Znaczy, może nie we dwójkę, ale jeden mógłby przyjść. Dobra. Zabijemy sobie szybko tego. Teraz przerzucimy się na jego tutaj kolegę. Wolę zdecydowanie bardziej walczyć z tymi wojownikami, którzy posługują się tarczą. Z tego względu, że po prostu oni są bardziej wtedy nastawieni na defensywę. Oni chcą parować nasze ciosy, oni nie chcą wyprowadzać ciosów w naszą stronę. Dlatego po prostu ja mam wtedy łatwiej, jeśli mój przeciwnik nie atakuje mnie zbyt często. Ja mogę go zarzucić moimi ciosami, zaspamować go na śmierć i on nie ma wtedy nic kompletnie do powiedzenia. Fajnie, jeszcze gulasz znaleźliśmy. A jak wiecie, mamy jakiegoś przeciwnika, który, nie wiem, szaleje z halabardą. O, jak ten tutaj na przykład miał, czy z włóczym jakąś i nas spamuje na dystans, jeszcze ma przewagę. W tym, że no, dystans stoi po jego stronie oczywiście. No to wtedy to już jest gorzej, ale tak jeśli ktoś ma tarczę, to jest bardzo, bardzo przyjemnie. Bardziej, że ja również mam tarczę, dlatego nasze style walki mniej więcej są podobne. Tu już wtedy się liczą umiejętności, a komputer tutaj, jak pewnie dobrze wiecie, no nie grzeszy za bardzo jakoś inteligencją. Na szczęście, bo jeszcze się za bardzo nie przyzwyczaiłem do gry. Myślę, że sobie wtedy podkręcimy ten poziom. Może, mówię może, za jakiś czas, zobaczę jeszcze. Z drugiej strony nie chciałbym się za bardzo męczyć podczas gry w Gothica, bo to ma mi sprawić przyjemność. Gdybym powtarzał jakiś etap setny raz, to bym po prostu wychodził z siebie już. Widzicie? Ci nie mają tarczy i zobaczcie, co mi robią, a tamci mieli tarczę i tak naprawdę nic mi nie mogli zrobić. Dobra, już sobie pozwolę tutaj, to, żebym tą miksturę sobie zażył. No, pada już, jeden cios tylko, może i dwa. Jeszcze ciebie muszę zabić, zanim tego przeszukam. To padaj szybciej. No. Dobra, fantastycznie. Jezu, jak to wyglądało, jakby się nadział na tą halabardę własną. Czy ja już tą halabardę właściwie podniosłem? Chyba tak. Mam nadzieję. No okej, tu już jest pusto. Chyba, że tarcza gdzieś tutaj się ześliznęła. Ale nie, ten nie miał tarczy, ten drugi miał tarczę, ale już ją podniosłem. No to bardzo dobrze. Halabardę chyba też podniosłem, albo ona wpada w tekstury. Tego już niestety nie będę mógł sprawdzić. No, jedynie jakbym odpalił sobie tutaj odcinek jeszcze raz, ale tego nie będę teraz robić, bo to nie jest jakoś super istotne. Ale jest taka możliwość, jakby to było coś ważnego. Dobra, pozbądźmy się w takim razie tego typa tutaj, który pilnuje tej jaskini. Mam nadzieję, że w środku będzie no już powiedzmy pusto, że będą same skarby. Ale wątpię, wątpię naprawdę, żeby jedna osoba wtedy stała na straży jakiejś jaskini, gdzie byłoby dużo jakichś skarbów. I wątpię, że w środku też z tymi skarbami nikt by nie siedział. No, jeśli walczymy na dystans, to naprawdę mamy fajną przewagę. Jak widzicie, oni się zachowują jak kompletni idioci. I taka walka to jest po prostu czysta formalność. Tu mamy jeszcze zajączka. Go upolujemy. Teraz przez tą krew tutaj tego zwierzęcia tutaj w tym kręgu powinien się zespawnować jakiś demon. To by było straszne. Dobra, otwórzmy kufer. I 17 złota, myślałem, że coś ciekawszego będzie, że... Albo, że chociaż coś jeszcze, bo to złoto taki malutki dodatek, taki bonus jest, no bo patrząc na to złoto, ja mam 16 000 złota, no to te 12 sztuk to złota mi nie robi tak naprawdę szczególnie. Ale będę miał dużo, dużo więcej pieniędzy już po tym, jak dojdziemy do Montery, no bo prawie, nie wiem, 4 godziny chodzę, idę już do tej Montery, może przesadzam, ale 2, 3, 4, coś takiego, już idę, spokojnie. Do tej Montery i no podczas tej wyprawy troszeczkę już sobie pozbierałem rzeczy. Cieszę się z tego powodu bardzo. I wiecie co? Myślę, że na wypadek, jakby zaraz mi się tutaj miało skraszować coś, ja zaczynam nagrywanie. Dobra, i wznawiam nagrywanie. Tak zrobiłem w razie czego, jakby mi komputer po prostu decydował się, że wywali mi Gothica. Wtedy action mi psuje całe nagranie niestety i bym stracił cały odcinek. Już tak ostatnio było, dlatego wolałem się zabezpieczyć w tym momencie, żeby nie było znowu takiej tu jakiejś wpadki dziwnej z tym traceniem materiału. O kurde, ilu was tam jest? Są sami tutaj słabi. Bandyci są. No nie będziemy tutaj przesadzać, nie wbije się w ich, jak tam jest ich 5. Bo chcąc czy nie chcąc, po plecach mnie zabić mogą. Znaczy bić mogą mnie po plecach i mnie zabiją w końcu. Dobra, ciebie zabiję. No nie blokuj się tyle. Dobra, dzięki bardzo. O Jezu, 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 Jezu. Dobra. No, cholera! Szybko. Fantastycznie, w takim momencie. Dobra, w takim razie szybko się najemy teraz. Skąd ja to mięso? Przed chwilą przecież chyba sobie przyrządzałem, prawda? Nieważne. Dobra, mam jeszcze sporo tego mięcha. Fajnie, że poczekał, aż skończę jeść. Dobra. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że dwóch kolesi się no bije na śmierć i życie. I nagle jeden z nich mówi: poczekaj, przerwa na lunch. Sobie wyciąga mięcho z kieszeni i zaczyna jeść. Upieczony. Dobra, co tam mamy dalej? O, jeden bandyta tylko? Nie, zdecydowanie... Co tu się dzieje? Czy on jest niewidzialny? What? Co tu się dzieje? A może jednak jakiegoś ducha przez to, że zabiłem tego zajączka tutaj przyzwałem, bo kurde niewidzialny bandyta to nie jest codzienny widok. Ej, zaraz, zaraz. O, już myślałem, że tego też gdzieś wchłonęło. Dobra, ja bym w tej jaskini po prostu uciekł jak najdalej, bo ona mogła być przeklęta. Dlatego też tyle szkieletów tutaj mamy. Ale nie, to są po prostu... Aj! Ofiary pewnie tych bandytów. Dobra, świetnie. Coś tu jeszcze znajdziemy konkretnego. Generalnie zawsze warto sprawdzić każdą jaskinię. Dlatego moja droga tutaj do Montery tak długo trwa, no bo ja kurde bardzo lubię eksplorować i myślę, że mi się to opłaci. Zresztą zobaczycie, jak wrócę do Montery, ile ja pieniędzy będę miał po tej wyprawie. Już teraz mam dużo, bo ile skarbów przecież znaleźliśmy w jaskiniach. Pamiętacie tą jaskinię na pewno z zombiakami i ze szkieletami. Ile doświadczenia tam zdobyłem? Ojeju. Czekajcie, a propos doświadczenia. No, jeszcze troszeczkę nam zostało do kolejnego poziomu. Oj. Weźmy pochodnie. Mi się nie podoba, że tam się tak nagle ściemnia. W ogóle, jak to jest możliwe, że tu się tak ściemnia? Jak tu jest pochodnia na ścianie? No dobra. No ale okej. Znowu bandyci. Zobaczcie. Że ona daje tak mało światła, taka, którą trzymam w ręce, daje dużo, dużo więcej. No ale okej. W ogóle logiczne jest to, że pochodnie po tym, jak je zdejmiemy, nawet jeśli mieliśmy rozpaloną przez sekundę, no to niestety już nie dają się do użycia. Aczkolwiek trochę to tam czasami może denerwować. Co? Serio, tak się zablokowaliście śmiesznie? Co za banda idiotów, Boże. Nie, no nie. Taka sytuacja to nie jest widok codzienny. Mam nadzieję, że jak tego jednego zabiję, to oni się nie zwolnią. Zaraz zobaczymy. Chyba się nie zwolnią. Czekajcie, tutaj będę strzelać. O nie, jeszcze się ustawia mi dobrze. Boże. Co za sytuacja. Taka sytuacja, kurde, zablokowali się. Jest, nie, on jeszcze dostaje strzał i się ładnie ustawia w to samo miejsce, w którym był poprzednio, żebym ładnie mógł postrzelić dalej. No zobaczcie, to jest po prostu... Nie, nad tym jak to mogę skomentować, to jest coś nadzwyczajnego. Strzelajmy wyżej, żeby w głowę celować może. No, widzę jak mnie dorwałeś. Okej, jeszcze raz. Już będzie martwy. Świetnie, zobaczymy czy teraz tutaj we dwójkę będą mieli taki talent, żeby się zblokować. Jeśli tak, to już będzie... Przegięcie! Nie no, nie żebym miał coś przeciwko, to jest od razu... Mówię, bardzo fajnie, że oni się blokują, że nie ułatwiają tak bardzo aż zadanie, no ale... Jak tak można? Oj, tego mu nic nie mogę zrobić, pewnie jest za daleko. Czasami przez nich strzały przylatują, to jest trochę dziwne. No ale widziałem przed chwilą bandytę, który był niewidzialny, no to nie mówmy, że takie coś jest dziwne. No chyba, że ten sam siebie teraz będzie blokować. Dobra. Boże, jaka śmieszna sytuacja, no po prostu coś niesamowitego. O, ja cię kręcę. No. To było takie ciężkie, że prawie nie dałem rady, ale nareszcie udało mi się ich pokonać, mógłbym powiedzieć. Pewnie, gdyby nie ten błąd, ale ile czasu na tym zaoszczędziłem? Może dzięki temu do Montery nawet dojdziemy, ponieważ mamy dopiero 23 minutę odcinka. A tak bez tego, jakby oni tutaj się nie zablokowali, no to pewnie by to trochę mi zabrało czasu. Więcej na pewno. Tam mamy chyba jeszcze... Tak, mamy stół alchemiczny. Sobie będziemy mogli stworzyć miksturki. Zobaczcie w ogóle jeden strzał, to jest niemożliwe. Masakra. Dobra, bierzmy te strzały wszystkie, którymi nie trafiliśmy, no bo kurde, mam ich mało, 70, to nie jest naprawdę jakoś dużo. A trochę tych strzał tutaj było, jak tak teraz patrzę, którymi nie udało nam się nikogo strzelić. No. Dobra, jeszcze zanim tam stworzymy sobie mikstury. Niemożliwe. O, arcytrudne. To mogę otworzyć? Nie. Mogę rozwalić? Jak myślałem. W takim razie może prześpimy się. Tak, że miał pewność po prostu, że po wyjściu z jaskini będzie jasne, to prześpimy się może do poranka. Żeby cały dzień mieć przed sobą. Żeby w Monterze jeszcze tam poeksplorować za dnia, a nie za nocy. A co tu jeszcze mamy? Zardzewiały topór bojowy. Zardzewiały miecz. I... Kociołek. W tej chwili nie mogę niczego stworzyć. Okej. Niemożliwe. Nie, ale muszę przyznać, że naprawdę dubbing polski w Gothicu trójce, w ogóle dubbing, jeśli jest dobrze wykonany, to jest po prostu coś świetnego i... Brakuje mi składników. Okej. Znaczy, jeśli jest dobrze wykonany dubbing, to myślę, że zawsze będzie lepszy niż oryginalny tekst. Znaczy... To jest też trochę kontrowersyjna sprawa, ponieważ... Na przykład w jakichś filmach dubbing może tak naprawdę zabierać jakby część aktora. To jest fakt. Chociaż No nie wiem jak to ocenić, właściwie ja lubię dubbing, ale lubię też angielską wersję, chociaż w Gothicu akurat pewnie wolę dubbing ze względu na ten mój sentyment. Ale dobra, słuchajcie, to nie będę o takich rzeczach gadać, tylko skupmy się tutaj na gameplayu samym. To jest temat taki, myślę, że dubbing na bardziej jakiegoś, nie wiem, vloga czy jakąś pogadankę w Chivalry Medieval Warfare, którą będę musiał kiedyś tam nagrać w końcu. Dobra, więc chyba tutaj musimy teraz się kierować. Tak mi się wydaje. Mamy jeszcze 5 minut. 5 minut, żeby dojść do Montery. Uda mi się? Uda mi się, jeśli nic po drodze mnie nie spotka znowu. Co to jest? Są kamienie. Dobra, myślę, że jakieś małe błotne żółwie. Okej. Okay. Co my tutaj mamy? Magiczny korzeń. Widzicie? Nawet się nie ruszaj. Nie drgnij nawet. Nie pamiętam właśnie, czy w Gothicu można było zoomować. Czy był taki skill? Chyba nie, ale... mogę się mylić. To chociaż jakoś nie jest super mega przydatne. Dobra. Oj! Jaki unik. Padaj w końcu. I dawaj swoje 100 sztuk złota tak naprawdę. Bo to jest tylko czysta formalność. Będę musiał to posprzedawać też w końcu. Okej. I teraz mamy rozwidlenie? Nie. Mamy cały czas ścieżkę w lewo. Ale muszę się rozglądać, bo może tutaj gdzieś jakaś skrzynia być ukryta. I muszę się też w końcu nauczyć otwierać te arcytrudne zamki. Będę wtedy tak naprawdę wszystko otworzyć. No i... serio? Musieliście to zrobić? Musieliście dać tutaj tą jaskinię jeszcze? Cholera, no patrzcie, musieli. Tak. Z zewnątrz nie mogę ocenić, co tam się znajduje, ponieważ nie ma tam żadnych stworów na powitanie. Dobra, zajmiemy się jeszcze tym dzikiem, zanim wejdziemy do jaskini. Bo wejdziemy, ja nie odpuszczę żadnej jaskini. Chyba, że tam będą jakieś ogry, olbrzymy i inne takie tam smoki. Ta, olbrzymy. Dobra. Pamiętam już, jeśli chodzi coś o te olbrzymy. I to było akurat coś strasznego. Dobra, wchodźmy do środka. Wilk? A to dziwne. Zabłąkany. Może on tylko tak na początku wioski nie będzie, żeby szukać schronienia. Może tam będzie ich cała masa, zaraz zobaczymy. Aj, 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 aj. Przez chwilę chciałem nawet powiedzieć, a hej, a może sobie poradzę nawet z tymi dwoma wilkami bez przejęcia obrażeń. I widzicie, w Gothicu walka jest dosyć ciężka. Jeśli przeciwnik nas raz uderzy a jest ich, załóżmy jeszcze kilku, to już naprawdę bardzo, bardzo krucho będzie z nami. No chyba, że mamy wysoki poziom i walczymy z kimś słabym. To jest akurat logiczne, ale w takiej sytuacji, no to... myślę, że z wilkami ciężko sobie poradzić. I tutaj miałem save'a. No dobra, to nie jest jakiś problem tam wielki. Zajmiemy się tym wilczkiem tutaj szybciutko. Aj, jaki unik. Chodź już, wilku. Dobra, jeszcze raz. Okej, świetnie. I... kolejne właśnie do mnie idą. Chyba nad pojedynczo. Nic jeszcze lepiej. Nie, nie pojedynczo. Kolejne jakieś... kurde, stwory, które przez ścianę nie przechodzą. To jest straszne. Ostatnio nie tyle co stwór, ale bandyta przeszedł mi przez ścianę. O! Nienawidzę was! Jezu, co one robią jeszcze? Dobra, czytajmy grę, bo to jest przerażające. Nienawidzę was, wilki, naprawdę. Musicie to wiedzieć. Jak w jaskini będzie ich więcej, to chyba sobie podaruję. No chyba, no, albo nie. Nie podaruję żadnej jaskini. Żadnej jaskini nie odpuszczę. I wiecie co? Obawiam się, że w tym odcinku jeszcze nie dojdziemy do Montery. 4 odcinki do Montery. To tylko demo potrafi. Wow, wyszedł sam. Dziwne. Gin. Nie dojdzie nawet do mnie. Bardzo dobrze. Oj, albo i dojdzie. Nie można być takim pewnym siebie nigdy. No, rusz się, Bezi. Dobra. I jeszcze raz. Dobra, o Jezu. We dwóch idą. We trzech! To znaczy, że w jaskini jest ich na pewno bardzo dużo. Nienawidzę walczyć z wilkami. No. Proszę, bez przesady. Wybiłem tutaj wszystkich, prawda? Mam nadzieję, dobra. Będziecie stać tam w miejscu? Bardzo grzeczne wilki. Już nie ma co tutaj oszczędzać. Wypijemy od razu tej mikstury. Tego chcę zabić z łuku. Tego już normalnie mieczem wtedy potraktujemy. No, chodź tutaj, wilku, zapłąkany. Mogę ci odnaleźć drogę. Dobra. Okej, czyli mamy już tutaj czysto. W jaskini został najprawdopodobniej na początku przynajmniej jeden wilk. Jeszcze się nim zaopiekujemy. I zobaczymy, co będzie dalej. No, Bezzy musi trochę kondycji sobie poprawić. W ogóle nie pamiętam za cholerę, w jaki sposób się zwiększało punkty zdrowia. Chyba energia życiowa, czy punkty zdrowia się dodają z levelowaniem naszej postaci. Chyba automatycznie, chociaż może się mylę. Nie pamiętam dokładnie. Dobra, to nie jest istotne jakoś specjalnie. Przynajmniej dla mnie na razie. Gorzej będzie, jak będę walczyć z jakimś potężniejszym przeciwnikiem. Na przykład z demonem z Goty. No i co my tam mamy? Mamy tego wilka? Mamy. Oto i właśnie zabłąkany wilk. Miejmy nadzieję, że ostatni już tutaj, w tej jaskini. Dobra, już jest mój. Świetnie. Dawaj mięso. I... mamy kuferek, fantastycznie. Zobaczmy w takim razie, co będzie w środku. I ja już będę kończył materiał w tym momencie i już wam teraz powiem, że... jak widzicie, ta jaskinia jest naprawdę spora, dlatego już zakończę odcinek, ponieważ trwa on trochę powyżej 30 minut. Ja mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Zachęcam do oceny tego materiału, komentowania, oceniania, pisania rad w komentarzach, ponieważ naprawdę zastosuję do nich z dużym na pewno opóźnieniem, ale zastosuję się do nich wszystkich. Więc mogą to być rady jakieś uniwersalne, na przykład dotyczące gameplaya itd., itd. Więc śmiało piszcie wszystkie rady, ja się do wszystkiego zastosować postaram. Tak więc dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. No i do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku z naszej serii Zagrajmy w Gothic 3. Cześć, pozdrawiam, do usłyszenia, trzymajcie się, na razie, cześć.